Bardzo, 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 bardzo Was przepraszam za to, powiem, ale mi się nie nagrało. Ale w sumie nic takiego nie zrobiliśmy, tylko byliśmy u Diega. Byliśmy u Diega, polepszyłem sobie siłę o 5 i tak właśnie biegniemy do obozu bractwa. Także nic Was nie ominęło, także, ale. No ale jednak coś Was ominęło. No przepraszam, no tak wyszło. Teraz próbujemy do obozu bractwa dojść, czyli do tego, do którego mam najbardziej problem, żeby dojść. Bo nie wiem, gdzie on jest w ogóle. Ale miejmy nadzieję, że uda się kogoś spotkać, kto nas podszkoli w czymś, chociaż w tym władaniu tego łuku. Oj, bardzo by się przydało, bardzo. Ten łuk chociaż lepszy jakiś kupić. Taki lepszy, mocniejszy, wytrzymalszy. No nie wiem, o, tu. To jest chyba ten Aidan, Adrian, czy jak on tam ma? Jakoś tak. Ale chyba Aidan, albo Adrian. Nie wiem. Adrian chyba. Aidan. No, tak myślałem właśnie. Ale tak właśnie, Aidan, takie dziwne imię. Chciałbym się nauczyć oprawiać zwierzynę. A co chcesz wiedzieć? Wszystko. Jak mogę zdobyć skóry upolowanej zwierzyny? Zaczynaj skórowanie od zadu, przesuwając się stopniowo ku głowie. Spróbuj kilka razy. To nie jest takie trudne, a futra potrafią być bardzo cenne. Futra wilków i cieniostworów można wykorzystać do szycia odzieży. Badając futro zabitego zwierza, łatwo ocenisz, czy nadaje się do dalszego wykorzystania. Fajnie. Czyli nauczyłem się tyle, co nic. Dziękuję, do widzenia. Znaczy nie by, ale to nic mi się praktycznie nie przyda w ogóle. No bo na co mi? Na co mi uprawianie zwierzyny? Jak ja nawet nie walczę ze zwierzyną. Może sobie zapiszę. Tak coś czuję, że jednak warto by było zapisać. Gdzie? O, małe bobry, chodźcie, małe bobry, chodźcie, was zabiję. Ale go zdjąłem na strzałę dwa. Co za? Przydadzą mi się ich miecze. Chociaż są nic nie warte, ale to nieważne. To nieważne, że są nic nie warte. Ile to ma? 10 pi? Jak oni mnie chcieli zabić tym? Bo są jacyś zabawni. Brakuje ci czego? 5 mu punktów max? Mana jakaś, ty. Co to jest w ogóle? Mana. Mana 5. O kurwa. Warem. Żerem wszystko. Mięso chyba jest najłatwiej zdobyć, jeśli chodzi o żywność w tym. Jeżeli nie chcemy kupować, oczywiście. Pomyślisz, że kiedyś były takie pokrzywy. Tak wpadasz w taką pokrzywę i giniesz. O, tam ktoś. Aha, bo tam jest chyba ten, co sprzedaje ługi. To nie wiem, może się przyda nas jakaś wiedza. A nie, to. I to ten sam. Jak tutaj dojść do tego obozu? To jest chyba tamten obóz, gdzie wszystkich pozabijałem. Znaczy nie wszystkich, ale było parę ofiar śmiertelnych. Oj, dwa serafisy. Co to? Twardzień. Jak ja tutaj mam zejść teraz? O, to jest pytanie. Nie wiem, może skoczę. Może sobie zapiszę najpierw. Może ja będę zapisywał tak, że nawet nie będziecie tego widzieć, bo to jednak co chwilę. Łoluju! Znaczy się, o Boże. Dam sobie radę, czy nie dam sobie rady?
ostatni mnie zabije. No wiedziałem, że ten ostatni mnie zabije, no. Co ja w sobie mam? Co ja w sobie mam, że to wszystko tak wiem? Wszechwiedzący. Dobra. To jeszcze raz, próba druga. No... Próba trzecia. Do trzech razy sztuka. Tylko się ładuj. No skacz, skacz! No, próba czwarta. Dlaczego nie skaczy? Jak mogliście to akurat, być taki skromny człowiek, to ja nie jestem może. No, jak ja mam z tego zejść? No to jest jakaś kpina, czy co? Jak mogliście zauważyć, jest lepsza jakość mikrofonu, tak pogrzebałem trochę w internecie. A że Windows 7 jest dosyć popularny. No masz, nawet nie skaczy. To chyba mi się coś... Coś mi się chyba zbugowało. No coś mi się zbugowało. Nie mogę nacisnąć tego. Czekajcie. Muszę naprawić myszkę. Będzie działać? Dalej nie działa. Nie wiem, co mam robić. Nie wiem, co mam robić, nie wiem. Skacz, świnio paskudna! Nie wiem, trzeba znaleźć inne wyjście, niestety. Chyba, że... O, poleciał. Dobrze, teraz było... Może zacznę strzelać do nich z łuku. Ha! Gin, świnio! Biegnij! Zmień broń. No co? Nie wiem. Może będę strzelał do nich z góry. Co, znowu mi się coś zbuguje? No skacz! Nie wiem. Tak dzisiaj będą odcinki wyglądać, że cały czas będę skakał i umierał. Przykro. Teraz może wezmę łuk. Wezmę. Polszczyzna jak nic. Świnio! Oni wlecą. O, na górę wlecą. Uwaga i... Ha! Piczki. Gińcie wy. To są takie zmutowane komary. O, nie. Wyłącz to. Ty mnie będziesz... Jak ty mnie swoim rządem będziesz kuć, to ja ciebie swoim rządem ukuję. O, jaszczur. Ha? Który jeszcze? No właśnie. Wredota. Dobra, to najpierw zbiorę to wszystko z nich. No jak już właśnie się chwaliłem wcześniej, że udało mi się poprawić jakość mikrofonu. Także jest postęp, widzicie? Tam raczej nie będzie, może chociaż zapiszę zdecydowanie, bo tutaj może zjedzie, a nie spadnie. Przypomniały mi się moje stare lata, gdy zjeżdżałem na sankach, a teraz nawet śniegu nie ma. Chodź, taki kozak, to chodź za garażę. Wo, fajnie, że już jest po mnie, więc tak mogę pomachać, ewentualnie ucieczka. Wdzielam w życie plan drugi. Niedobrze! I zginęłem. Jakaś lipa jest. Buguje, nie wiem dlaczego. Albo gra.
Tam nawet nie schodzę. Chociaż muszę zejść jednak. Żeby tam dojść. Ale że tak, żeby go ominąć. Nie, nie idzie za mną. Jak nie idzie, to bardzo dobrze. Kurde, tylko mówienia cały czas. To aż mi gardło boli. Chyba zacznę nabierać szacunek dla nauczycieli. Jak oni tak gadają przez cały dzień, to dopiero musi być męka. Akysz, gin, gin! Nie zasłużyłeś na życie. Nie stworzył cię Bóg, tylko jakieś szatany. Fatany się stworzyły. Taki kozak? Drezna szczała jesteś, patrz. Następny w kolejce. Pach, następny, pach, następny, pach. Ale idę jak kosa idę. Moja śmierć, widzicie? Moja śmierć, gdzie zgnęłem kilka razy, zaowocowała tym, że się nie bawię z jakimiś ścierwojadami. Nie wziąłem? Nie wziąłem. Wszystko. Soczyście, dobra. Zapisz. Co my tutaj mamy? Serafis, grzyb. Wszystko biorę, co się sprzeda. Coś tam jeszcze jest do... Jeszcze ktoś chętny do rozłupania mu czaszki? Ha? Nie ma nikogo. Pięknie, no pięknie. Tutaj, o, tutaj jest jaskinia. I tam są ludzie i może ja sobie zapiszę lepiej. Bo oni chyba nie będą mile nastawieni dla mnie. Tak coś czuję. Siema. Czego tu do cholery szukasz? Musiałem zajarać blanta z wami. Ty paruwo! Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz. Zaraz ty pożałujesz. Jak wezmę mój łuk, który zabiera 24 peżetów, czyli punktów życia. Taki kozak, to chodź. Chodź, kozaku. Odłóż tę cholerną broń. Ty jesteś cholerną piczką, która się na nic nie umie. No co, nie macha tym mieczem w ogóle. Może sobie odpuszczę lepiej. Ale ja tam wrócę, bo ja jestem pamiętny człowiek. Żegnam. Wagnam was. Siemano, dawaj tutaj punkty mi tutaj, peżotów mi tutaj. No to tak jakby, nie wiem, kartka się bija z ogniskiem. No za te... Porównanie pana Patryka mistrzostwo. Moje porównania czasami są tak mądre, że naprawdę nura walimy, że nie wiadomo co myśleć. No ale taki już jestem. Dobra, gdzie tutaj? O, Serafisa mamy. Grzyby halucyny mamy. On do tej zupy grzyby halucyny dorzucił, na pewno. Żebym je więcej nie brał. Ale ja się nie dam tak łatwo wyzbyć. Dobra, lecimy sobie dalej. Kurde, zawsze mam właśnie problem, jeśli chodzi o dojście do obozu bractwa. Siema. A nie wiem, czy to na tym. Aha. To taka ma ten wzmianka, bo ja na innym koncie przyszedłem tutaj i wszystkich pozabijałem. Tak grzecznie mówiąc. I chyba mnie tu niezbyt lubią, ale że jestem akurat na innym koncie. Na innym zapisie. To
Tutaj może ten, tutaj ten duck, czy tam jak on tam ma. Nie, kogo w ogóle miałem... Kogo w ogóle miałem znaleźć? No i to tylko tyle, co wiem. A to co to jest? Aha, dobra. Ale z tego, co ten gość mówił... Kurde, tak to właśnie jest niesłuchania. A jakie jeszcze mam? Receptura bractwa, o to już bardziej... Bardziej interesujące. Dobra, myślę, że tutaj skończymy. Dobra, jeśli się podobało, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj mój kanał. Się z wami żegnam. Cześć.